Pomimo protestów właścicieli gruntów, budowa obwodnicy przebiega zgodnie z harmonogramem. Część właścicieli gruntów odwołała się od wydanej 27 stycznia decyzji wojewody podlaskiego zezwalającej na budowę suwalskiej obwodnicy. Protest mieszkańców trafił do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i czeka na rozstrzygnięcie. Wykonawca, firma Budimex, wkroczył na plac budowy w lutym bieżącego roku. Właściciele wywłaszczanych działek mają zastrzeżenia do harmonogramu robót. Według nich decyzja wojewody nie powinna mieć miejsca bez uprzedniej wyceny gruntów. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z Białegostoku, jak informuje jej rzecznik Rafał Malinowski, uspokaja i zapewnia, iż opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalności decyzja wojewody jest nieodwołalna. Protest mieszkańców nie wpłynie na jej status. Powołanie rzeczoznawców i wycena gruntów to zadanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.